że tak Kłamstwo naprawdę jego lustracyjne, kontakty ze zwrot służbą bezpieczeństwa majątku. Oddajcie mój majątek. Były znane innym jego kolegom i to miało swój jakiś cel. Teraz problem polega na tym, że z powodu złego stanu zdrowia generał nie może się bronić przed sądem. Bronisław Komorowski twierdzi, że to jest swego rodzaju zemsta polityczna na generale za to, że zawsze wypowiadał się przeciwko temu, co robi PiS. Czy pan też tak uważa? Myślę, że problem jest szerszy. Bo to nie dotyczy wyłącznie polityków Prawa i Sprawiedliwości, takich jak chociażby Antoni Macierewicz. To dotyczy także polityków narodowych, którzy nie są w PiS-ie. Otóż ja mam takie wrażenie, iż następuje pewien proces, który dotyczy historii, mianowicie odbierania Powstania Warszawskiego powstańcom. Generał Ścibor Rylski przez ostatnie lata stał się symbolem dla warszawiaków i dla Polaków. Stał się symbolem powstania. Atak na tego człowieka, bronionego przez współtowarzyszy walki, jest dla mnie takim taką symboliczną próbą odebrania powstania powstańcom i przekazania go tym, którzy dzisiaj uzurpują sobie prawo do pamięci o powstaniu i prawo do określania w jedyny możliwy sposób, jak ta pamięć ma być obchodzona. I to można tak generalizować, tylko problem generała jakby rozpoczął się już o wiele wcześniej, wtedy, kiedy prokuraturą rządził Andrzej Seremet, bo to tak naprawdę prokuratura rozpoczęła tę historię, znaczy IPN, ale pion prokuratorski podlega Sprawa została wszczęta dopiero parę miesięcy temu, panie redaktor, jeżeli chodzi o formalne kroki i o proces. No tak, ale PiS przejął kontrolę nad prokuraturą dopiero w kwietniu bodajże, o ile sobie przypominam, i wydaje mi się, że to wcześniej się zaczęło. Sprawa generała była wcześniej, więc trudno tak generalizować. Dlatego ja mówię, że rzecz nie ma wymiaru wyłącznie politycznego, chociaż uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jest wśród tych, którzy chcą przejąć pamięć o powstaniu i przejąć prawo do reprezentowania powstania w Polsce. I no, to jest dosyć ewidentne. Ta cała dyskusja o apelu poległych, w końcu przekształconego na apel pamięci, no, dokładnie pokazuje ten sam proces. Powstańcy rozmawiali o tym między innymi z prezydentem Dudą, jak rozumiem, i ostatecznie zgodzili się na taką formułę, że będą wymienione nazwiska tych osób, które przyczyniły się do upamiętnienia powstania warszawskiego, bohaterstwa powstańców. I na mnie wczorajsza wypowiedź wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który powiedział o motywach, dlaczego powstańcy się zgodzili na przekształcenie apelu poległych na apel pamięci, zrobiła wielkie wrażenie. To znaczy? Bo powstańcy w ten sposób ciągle kontynuują, tak, czy ciągle niosą ze sobą przesłanie jedności. Jedności Polaków. I jeżeli intencją powstańców było właśnie niedzielenie, a utrzymanie zgody wśród Polaków i godne obchodzenie przez wszystkich Polaków powstania, to dla mnie to jest intencja godna najwyższego szacunku i powinniśmy się do niej stosować. Ale jakby pan zinterpretował to, że Antoni Macierewicz upiera się przy tym, żeby sprawę smoleńska cały czas eksponować przy okazji niemal każdej rocznicy, co wywołuje swego rodzaju sprzeciw, no już nie tylko osób krytykujących, no ale także ludzi z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Że to już jest przesada, że jeżeli jest jakaś rocznica, to czcimy pamięć tych osób związanych, które w jakiś sposób są związane z tym wydarzeniem. Na czym polega to? Dlaczego Antoni Macierewicz to robi, nawet mimo sprzeciwu części swojego środowiska? Ale robi to za zgodą Jarosława Kaczyńskiego i to jest najważniejsze. Celem tej operacji jest uczynienie z katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem wydarzenia w pamięci Polaków tego rzędu, co
ludobójstwo katyńskie oraz powstanie warszawskie. Temu służy apel smoleński, który ma być powtarzany przy każdych uroczystościach z udziałem wojska. Temu także służy język. Panie redaktor, jeżeli o katastrofie lotniczej mówimy tragedia smoleńska, katastrofa smoleńska, to to brzmi trochę tak jak zbrodnia katyńska. W tym momencie językowo zrównujemy dwa zupełnie nietożsame wydarzenia, bardzo odległe od siebie, ale te zabiegi językowe obok tego apelu smoleńskiego dokładnie służą temu, aby tożsamość Polaków była definiowana przez katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, czyli tragedię smoleńską. Czy pana zdaniem PiS odniesie sukces w tym sensie, jeśli chodzi o walkę, świadomość Polaków, czy raczej będzie pewien odruch odrzucenia tej narracji? Ja jestem historykiem, więc doskonale wiem, że różne ekipy usiłowały w historii budować swoją legitymację w oparciu o fałszowanie historii i to się nigdy nie udawało. Nie uda się i teraz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacje Radia Tok FM, po informacjach dr Ewa Czaczkowska, Jarosław Łukała i Łukasz Lipiński. Poranek Radia Tok FM. EKG. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur i Filip Kekusz. Ostatni pielgrzymi wyjeżdżają z Krakowa. Za chwilę połączymy się z reporterem TOK FM na kolejowym dworcu głównym. Papież wrócił do Rzymu. Na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom, że islam to nie jest terroryzm i przemoc. O 17:00 w całej Warszawie zawyją syreny w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ostatnie trzy pociągi specjalne zorganizowane dla pielgrzymów odjadą dziś z dworca głównego PKP w Krakowie. Pierwszy przed południem, ostatni dopiero wieczorem po 19:00. Oprócz nich część pielgrzymów rozpocznie powrót do domów regularnymi pociągami podstawionymi przez Polską Kolej. Jednak w porównaniu do wczorajszego popołudnia dziś na krakowskim dworcu jest spokojnie. Na miejscu jest reporter TOK FM Tomasz Węskę. Ponownie się z nim łączymy. Tomku, czy wiemy, ilu pielgrzymów już wyjechało, a ilu jeszcze może być w Krakowie? Biorąc pod uwagę, że ogromna większość pielgrzymów wyjechała wczoraj i w nocy, kiedy pociągi w szczytowym momencie odjeżdżały co kilka minut, w Krakowie zostało ich już raczej niewielu. Ułamek całej liczby na podstawie zaplanowanych jeszcze na dziś odjazdów pociągów specjalnych i dodatkowych składów PKP można szacować, że jest ich tutaj w Krakowie jeszcze najwyżej kilka tysięcy. W tej chwili na dworzec docierają pojedynczy pielgrzymi. Większych grup można spodziewać się tu za około 2,5 godziny, ale tłoku nie ma. Pozostali pasażerowie mogą bez utrudnień dotrzeć na perony. Trzeba tylko pamiętać, że bilety na dziś były wykupowane już tydzień temu i wcześniej, więc pociągi nawet najdroższe Pendolino są praktycznie pełne. Wagony do Gdyni czy Warszawy są zapełnione w ponad 80%. Do południa raczej trudno liczyć na jakiekolwiek miejsce siedzące w najpopularniejszych TL-kach. Sytuacja poprawi się trochę po południu. Z dworca głównego PKP w Krakowie, Tomasz Węskę, TOK FM. Tomasz Węskę relacjonuje poranek na dworcu głównym w Krakowie. Stanęliśmy na wysokości zadania, mówią organizatorzy Światowych Dni Młodzieży. Zadowolony papież, bezpieczni pielgrzymi, niezapomniane wrażenia. Tak te kilka dni w Krakowie zgodnie oceniają przedstawiciele rządu i kościoła. Łukasz Wojtusik. Premier Beata Szydło, dziękuję przede wszystkim uczestnikom. Chciałam podziękować też polskim rodzinom, które przyjęły pielgrzymów i wolontariuszom. Polacy bardzo ciepło przyjęli też samego papieża, podkreśla kardynał Stanisław Dziwisz. Wyjeżdżał na stroju wielkiej wdzięczności za to, z czym się spotkał. Papieża słuchali przede wszystkim młodzi, którzy zdaniem kardynała Dziwisza bacznie przyglądają się światu. Zauważyliśmy, jak reagowali na słowa dotyczące wojny, prześladowania chrześcijan. Mimo tego, że Światowe Dni Młodzieży już za nami, służby, co podkreśla minister Mariusz Błaszczak, pracują w stanie podwyższonej gotowości. Z Krakowa Łukasz Wojtusik, TOK FM. Zanim papież wrócił do Rzymu, spotkał się jeszcze z 15 tysiącami wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Coś tak niesamowitego, że po prostu szkoda, że się kończy. Zmęczeni jesteśmy, ale szczęśliwi i zadowoleni, że już ten, szkoda, że już koniec. Atmosfera na ulicach była naprawdę fenomenalna. Można było poczuć to święto młodzieży. Naprawdę tutaj w Krakowie dużo, dużo się działo. To była ciężka praca być wolontariuszem? Zawsze tak jest, tak jest psychologia. Była ciężka, ale też można było
dużo zyskać. Można nawet na kłamstwie pozyskać ludzi, tak. Poznać nowych ludzi. Po prostu nowych ludzi. Moim zdaniem, bo dużo. Ten, przygotowanie tych światowych ryby z prądem. Szeroka droga. Na pokładzie samolotu, to co Biblia mówi. Z Krakowa do Rzymu, papież Franciszek a tylko wąska droga prowadzi do życia wiecznego. Szeroka droga, bo to wygodnie. Bo to ładniej, przyjemniej i można coś cisnąć. To wyjątkowo ważne słowa komentował w poranku Radia Tok FM. Lepiej jak wódkę pić. Środowisk twórczych ksiądz Grzegorz papierosy palić. W każdej religii, także w katolickiej, jak powiedział, są fundamentaliści. My też ich mamy. I że to nie jest wojna religijna, to znaczy nie chodzi o to, żeby przeciwstawiać sobie religię. Chodzi o to, żeby dostrzec, i to też na to zwrócił uwagę, że na przykład tam, gdzie jest dyktatura pieniądza, gdzie ludzie porzucają piękno stworzenia, koncentrując się na dobrach materialnych, że to jest też wojna, także to jest też zło. Ponad setka muzułmanów dołączyła wczoraj do 2000 wiernych zebranych w gotyckiej katedrze w Rouen w Normandii, gdzie odbyła się msza w intencji księdza Amela, zamordowanego w zeszłym tygodniu w kościele przez dwóch 19-letnich dżihadystów. Muzułmanie przynieśli ze sobą do kościoła plakat z napisem "Miłość dla wszystkich, nienawiść wobec nikogo". Przed wejściem do katedry stało kilku funkcjonariuszy, policji i żołnierzy, ale nikt z wchodzących nie był przeszukiwany. Tymczasem tak zwane państwo islamskie wezwało do dżihadu w Rosji. W internecie pojawiło się kilkuminutowe nagranie wideo, na którym grożący palcem zamaskowany mężczyzna, prowadząc samochód na pustyni, mówi: "Słuchaj, Putin, przyjdziemy do Rosji i zabijemy was w waszych domach. Bracie, rozpocznijcie dżihad, walczcie i zabijajcie ich". Nie da się zweryfikować prawdziwości tego nagrania. Reuters zauważa, że Rosja i USA rozmawiają obecnie o zwiększeniu współpracy wojskowej i wywiadowczej w zwalczaniu państwa islamskiego i Al-Kaidy w Syrii. Słuchasz informacji Tok FM. Przez cały dzień będą dziś trwały obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku mieszkańcy Warszawy wystąpili zbrojnie przeciwko nazistom. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się już wczoraj mszą i odczytaniem apelu pamięci, ale w cieniu tegorocznych obchodów rozpoczęła się dyskusja o procesie lustracyjnym jednego z powstańców, generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Roch Kowalski. Proces o kłamstwo lustracyjne generałowi wytoczył Instytut Pamięci Narodowej. Według śledczych Ścibor-Rylski po wojnie współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. Podczas sobotniego spotkania powstańców z prezydentem Dudą publicznie generała bronił wiceszef Związku Powstańców Zbigniew Galperyn. Podtrzymywanie kontaktów generała jako oficera wywiadu Armii Krajowej z Urzędem Bezpieczeństwa odbywało się na rozkaz i za wiedzą jego przełożonych z konspiracji. Ale wśród samych weteranów temat budzi skrajne emocje. Jedni mówią, że sprawa Ścibora ma wymiar czysto polityczny i jest zemstą za sprzeciw generała wobec zawłaszczania historii. Inni z kolei, w tym Barbara Łaszczyńska, pseudonim Baśka, woleliby, żeby generał z zarzutów się wytłumaczył. Dla mnie to jest tragiczne, ale przed tym ja nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, gdybym ja mogła pójść na współpracę. Na razie proces lustracyjny jest wstrzymany. Sąd czeka na opinię lekarzy, czy generał jest w stanie w ogóle w nim uczestniczyć. Roch Kowalski, Tok FM. Kolejne informacje Tok FM o 8.20. Pogoda. Na słońce mogą dzisiaj liczyć mieszkańcy Wrocławia, również w Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy może się przejaśniać. W pozostałych częściach kraju chmury i deszcz, a na Podkarpaciu burze. Na termometrach na ogół od 20 do 23 stopni, tylko w Bieszczadach ciągle upał do 27. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na godzinę publicystów, a w studiu dr Ewa Czaczkowska, publicystka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dobrze mówię. Dobrze. Jarosław tak. Bugała, Polsat. Dzień dobry. I Łukasz Lipiński, Polityka Insight. Dzień dobry. Ja chciałam oczywiście zacząć od Światowych Dni Młodzieży i zacytować ten fragment, który jest eksponowany między innymi przez Gazetę Wyborczą. My dorośli potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości, nie jako zagrożenia, lecz jako szansy, powiedział w sobotę papież w Brzegach i mówił tak, że to, pozwolicie, że przeczytam słuchaczom większy fragment. Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapy na wszelkie typy bólu i strachu. Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić życie z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie. Przyszliśmy z innego powodu, aby
zostawić ślad. Dla mnie te słowa papieża to jest takie wyzwanie rzucone Europie, która jest leniwa, której się nie chce pracować, która jest wiecznie niezadowolona i chyba jednak trochę nie docenia tego, co ma. Ale chciałam was oczywiście zapytać, co było dla was najważniejsze w tym, co papież mówił. Zacznę może od Ewy. Dla mnie rzeczywiście było ważne też i to, bo to ten fragment, który przeczytałaś, bo on miał też i dalszą część, tak? Papież jakby chciał zmobilizować młodzież, żeby właśnie wyszła z tym przesłaniem, z przesłaniem, których dotyczyły całe Światowe Dni Młodzieży, czyli z przesłaniem wiary, nadziei i miłości, właśnie tej miłości miłosiernej, caritas, żeby wyszła do świata. Ja mam taką refleksję, że papież, kiedy na poprzednich Dniach Światowych, Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, mówił młodym, idźcie na ulicę robić raban, tak? Czyli wyjście z kościołów na ulicę, z tych skostniałych trochę struktur, żeby je zmieniać i ewangelizować, to tutaj mówi, idźcie, zmieniajcie świat, bo on też mówił właśnie w Brzegach o tym, idźcie, zmieniajcie ludzkość, tak? On mówi wręcz o tym, idźcie, zmieniajcie ludzkość. I on oczekuje od tych młodych właśnie, którzy, tutaj był ten cytat, nie boją się właśnie tej wielokulturowości, nie boją się siebie, nie boją się świata, którzy mają tą energię, chcą ją dobrze zużytkować i w imię właśnie wartości, o których przypominał papież, tak? Wiary właśnie w Chrystusa i tych wszystkich wartości, które się z chrześcijaństwem wiążą, żeby szli i zmieniali świat w imię i w duchu sprawiedliwości, w duchu solidarności i oczywiście, bo sprawiedliwość i solidarność to są warunki pokoju. Dla mnie było to ważne i oczywiście to drugie przesłanie, które szło przez wszystkie przemówienia papieża, czyli tej służby, tak, że nie przyszliśmy na świat właśnie po to, żeby wegetować, żeby mylić szczęście z wygodnym życiem, ale żeby służyć innym. I to też jest bardzo ważne. Powiedziałaś o Europie. Ja mam wrażenie, że część przynajmniej z młodzieży w części społeczeństw w Europie jest między innymi uśpiona przez to, że jest przyzwyczajona do tego, że zaczyna się służyć młodym osobom, tak? Że my dorośli służymy, od dziecka wychowujemy ich tak, że to nie mamy służyć innym, tylko się właśnie przyzwyczaja do tego, że jesteśmy obsługiwani. O to mi chodzi. To jedno i przede wszystkim ta rzeczywiście ta służba i kwestie oczywiście dotyczące dobrej i złej pamięci, tak, ale to już jest też tak samo jak przesłanie dotyczące służby, to też jest dotyczące wszystkich, nie tylko młodych. O tej dobrej i złej pamięci jeszcze za chwilę porozmawiamy. Łukasz, co dla ciebie było tu najważniejsze? Czy ja bym się skupił, znaczy oprócz oczywiście przekazu skierowanego czy stricte religijnie, czy do życia codziennego, tam było dosyć dużo takich rzeczy, które możemy odebrać stricte politycznie. Ja chciałbym o tym chwilę pomówić, bo często biskupi czy politycy, którzy podkreślają swój katolicki rodowód, mówią, że to nie jest tak, mówią, nie damy się zagonić do kruchty, tak? To znaczy, że zasady, które wynikają z naszej religii, powinny mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w polityce. Ja znalazłem takie trzy rzeczy, które były postulatami bezpośrednio politycznymi i można je politycznie odbierać w tej pielgrzymce. Po pierwsze, wielokrotnie powtarzane słowa o tym, że uchodźców należy przyjąć. Tak? To nie były słowa o tym, że uchodźcom należy pomóc na miejscu, tylko osobom uciekającym, tutaj cytat, od wojen i głodu, osoby uciekające od wojen i głodu trzeba przyjąć. Więc to były bardzo wyraźne słowa. Druga rzecz to była wypowiedź z mszy na Jasnej Górze, na której papież Franciszek mówił wyraźnie, że należy wybaczyć i zapomnieć krzywdy wyrządzone przez inne narody i próbować na tej podstawie budować z nimi poczucie wspólnoty. I trzecie to są te słowa na samym początku powiedziane, zacytowane przez ciebie, czyli słowa dotyczące wielokulturowości. Więc ja chciałbym się dowiedzieć i usłyszeć, jak z tymi przesłaniami, które w bezpośredni sposób odnoszą się do polskiej politycy, polscy politycy odnoszący się do religii bardzo często sobie poradzą. Może. Jarosław Gugawa. Papież powiedział wiele bardzo pięknych i bardzo prostych rzeczy i słów. I dobrze, że ktoś coś takiego mówi i nam przypomina. Bo to, my to wszystko wiemy już. No właśnie, a może tak jak niektórzy politycy mówią, że to jest banalne, że wszystko to już żeśmy przerabiali, nie, słyszeliśmy to wielokrotnie. To nie jest banalne. No, na przykład papież mówił o małżeństwie, tak? Do młodych. No bo to ludzie, którzy wchodzą na nową drogę, pobierają się. Ja sobie powiedziałbym, że to są te trzy słowa, które są kluczem do szczęścia w małżeństwie, do trwałości. Przepraszam, proszę, dziękuję.
A ja mam taki dyplom ukończenia przedszkola. I tam jest napisane, i żebyś pamiętał, synku, o tych trzech słowach, które cię uczyło w przedszkole. Przepraszam, proszę, dziękuję. Dokładnie to. I to są rzeczy oczywiste, ale widać, świat zabrnął tak daleko, że te rzeczy, których uczyło nas w przedszkole, zapomnieliśmy. Dorosłym społeczeństwom i dorosłym ludziom nie należy przypominać tego, że jeżeli ktoś jest w potrzebie, to dobry chrześcijanin pomaga. Nie trzeba uczyć tego, że jeżeli ktoś jest pozbawiony domu, wyrzucony przez wojnę, przez głód, że trzeba go przyjąć, nakarmić, napoić, dać mu szansę, nie wiem, żeby przeczekał ten najgorszy okres i tak dalej. To jest absolutne abecadło do jakiegoś takiego normalnego życia. Nawet to szeroko wykracza poza same sprawy religijne. Natomiast w dzisiejszym świecie rzeczywiście wszyscy zasiedli na wygodnej kanapie i wszyscy po prostu się zagubili. Mnie papież bardzo wzruszył też i bardzo się ucieszyłem, że powiedział do młodych, żeby się zwracali do osób starszych, żeby rozmawiali ze swoimi dziadkami, bo oni mają ogromne doświadczenie i wiedzą lepiej. Dzisiaj młodzież nie rozmawia ze swoimi dziadkami. Bo to motło, no to nie rozmawia, no to wiadomo. Nie umie obsługiwać. Ja rozmawiałam z dziadkiem i mu wykłady dawałam. No, część dziadków jest. I miał rację. Że to nie przyjaźń polsko-rosyjska, to jest wrogo. Miał rację i miał rację. Jak papież o tym mówi, to znaczy, że dobrze, że mówi, bo ktoś to komuś musi przypomnieć, tak? Rozmawiajcie ze swoimi dziadkami. Mają w sobie to, czego wy jeszcze nie macie. Ogromne doświadczenie życiowe, co jest dużo ważniejsze niż te wszystkie wasze fejsy i iPhone. To ja bym mogła się odnieść, tutaj chciałam do pana pierwszej wypowiedzi a propos tych wypowiedzi papieża, które można odczytywać, również w kodzie, że tak powiem, politycznym. Ja pragnę zauważyć, że rzeczywiście absolutnie w tym pierwszym wystąpieniu papież mówił o uchodźcach, tylko dodam, nie tylko mówił o uchodźcach z przyczyn politycznych, ekonomicznych, ale również z powodu prześladowań religijnych, co jest istotne również, a poza tym on użył tam sformułowania również istotnego, mianowicie powiedział o mądrym, użył słowa mądrość w zarządzaniu zjawiskiem migracji. Czyli to można też interpretować, że to nie jest tak, że otwieramy się i tak jak pani Merkel powiedziała, kanclerz Merkel, tak, otwieramy herce willkommen dla wszystkich, tylko żeby mądrze zarządzać procesem, zjawiskiem skomplikowanym migracji, oczywiście we współpracy międzynarodowej. To też można różnie interpretować, mówić, że po prostu trzeba odpowiednio prowadzić politykę. Dobrze, ale to słuchajcie, do tego wątku... Różnie interpretować, to znaczy, że już kończymy na tę dyskusję. Nie, chodzi o to, że rzeczywiście powiedział o mądrym zarządzaniu skomplikowanym zjawiskiem migracji. Ale tego wątku nie skończymy, tylko powrócimy do niego po informacjach Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12:40. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat i kup bezprzewodowy odkurzacz Philips Power Pro Aqua 3 w jednym. Odkurzaj i myje za jednym pociągnięciem. Za 1249 zł. Tylko do 3 sierpnia. Saturn. Technologia tak ma. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Olimpijskie ceny w Lidlu. A przed nami zapaśnicy. Jeden robi zapasy chorizo po 5,99. Drugi zapasy soku z mandarynek po 3,99. I robią te zapasy jak wiewiórka na zimę. Swoimi męskimi rękami, które podziwiał dla państwa Tomasz Zimoch.
Teraz kiełbasa chorizo lub fuet tylko 5,99 za opakowanie, a wyciskany sok mandarynkowy z miąższem tylko 3,99 za 750 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. A obiecywali wybitną symfonię. A Raiffeisen Polbank, jak obiecuje, tak robi. Sam posłuchaj koncertowych warunków na wymarzonym koncie osobistym. 0 zł za wszystkie bankomaty w kraju. 0 zł za prowadzenie konta. Oprocentowanie wszystkich środków. Tak było, jest i będzie. Przełącz się na wymarzonekonto.pl. Raiffeisen Polbank. Z przyjemnością. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. W życiu wybieram tylko to, czego jestem naprawdę pewny. To daje mi satysfakcję. Stawiam na nowoczesną technologię, przyjemność prowadzenia, piękny, zmysłowy design. Bez wątpienia taki jest nowe Renault. Nowe Megane, Talisman, Espace, Kadżar, Captur i Clio. Otwórz się na zupełnie nowe doznania. Bez wątpienia to najlepszy moment, by przesiąść się do nowego Renault. Zostaw swoje auto w rozliczeniu i zyskaj nawet do 10 tysięcy złotych. Wybierz nowe Renault. Szczegóły oferty w salonach. Tylko w ten poniedziałek w Kauflandzie. Kasza gryczana Cenos 400 gramów w tak niskiej cenie. Jedynie 2,55. 2,55 tylko dzisiaj. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.20, Filip Kekusz, zapraszam. Po wczorajszych ulewach na Śląsku sytuacja powoli się uspokaja. Stan alarmowy utrzymuje się tylko na rzece Brynicy, ale poziom wody już tam nie rośnie. Na 5 innych rzekach w Śląskiem obowiązują jeszcze stany ostrzegawcze. Kilkadziesiąt razy wyjeżdżali na interwencję strażacy z Lubelszczyzny po niedzielnych burzach. Między innymi w Lublinie i okolicach usuwali z jezdni kilkanaście konarów drzew. W jednym przypadku drzewo spadło na samochód. Była też pompowana woda z zalanych piwnic, głównie w okolice Opola Lubelskiego. Władze Syrii przyjęły zaproszenie na kolejną rundę rozmów pokojowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te mają się odbyć pod koniec sierpnia, a ONZ ma nadzieję, że do stołu ponownie zasiądą także przedstawiciele umiarkowanej opozycji. Dwie dotychczasowe próby uregulowania konfliktu zakończyły się fiaskiem. Tokio ma pierwszą w historii kobietę gubernatora. Yuriko Koke, była minister środowiska i obrony Japonii, została wybrana we wczorajszych wyborach. Koke w kampanii obiecywała przejrzyste działania. Poprzednich dwóch gubernatorów opuściło stanowisko z powodu skandali finansowych. Informacje sportowe. Jakub Błaszczykowski zostaje w Bundeslidze, ale nie będzie już piłkarzem Borussii Dortmund. Sportowcy w Rio są rozczarowani. Dlaczego? O tym już za chwilę. Michał Janczura, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od doniesień z rynku transferowego. Informacja dnia to oczywiście przejście Jakuba Błaszczykowskiego z Borussii do Wolfsburga. Nowy pracodawca ma zapłacić za naszego reprezentanta 5 milionów euro. Bliski znany klubu jest też Piotr Zieliński. O młodym pomocniku głośno od kilku miesięcy, ale chyba wreszcie dojdzie do transferu. Zieliński w Napoli zostanie kolegą z drużyny Arkadiusza Milika. Zostajemy przy piłce nożnej, bo na boiskach Ekstraklasy do końca dobiega trzecia kolejka. Wczoraj piłkarze Zagłębia Lubin odnieśli trzecie w tym sezonie zwycięstwo i jak dotąd nie stracili nawet gola. Tym razem pokonali u siebie Termalikę 2-0. W innych niedzielnych spotkaniach Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a Górnik Łęczna z Krakowią 0-0. Dziś ostatni pojedynek tej kolejki. Pogoń zagra ze Śląskiem. Jeszcze rzut oka za ocean, bo tam Grzegorz Krychowiak zadebiutował w barwach Paris Saint-Germain. Polski piłkarz pojawił się na boisku w 61. minucie towarzyskiego meczu z Leicester City, zmieniając Davida Luiza w amerykańskim Carson. Jego drużyna pokonała mistrza Anglii 4-0. A w Rio ciągnie się afera dopingowa i ciągle nie wiadomo, jak zakończy się historia rosyjskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski utworzył 3-osobową komisję, która będzie decydowała, czy dany sportowiec z tego kraju może wystartować w zbliżających się igrzyskach w Rio, czy nie może. Dotychczas dopuszczono do startu około 250 sportowców, ponad 100 ma zakaz ze względu na przeszłość dopingową.
Ci sportowcy, którzy są pewni udziału, mają inne rozterki. Jak donoszą media z całego świata, w wiosce olimpijskiej spore rozczarowanie, bo w Rio de Janeiro nie działa aplikacja Pokémon Go. Popularna gra na urządzenia mobilne polegająca na zbieraniu anonimowych postaci na ulicach miasta. Na koniec jeszcze tenis. Rozstawiona z piątką Simona Halep pokonała amerykańską tenisistkę Madison Keys w finale turnieju WTA na kortach twardych w Montrealu. Rumunka wywalczyła 14 tytuł w karierze, a trzeci w tym sezonie. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na Dolnym Śląsku, ale poza tym niemal wszędzie deszcz. Intensywny we wschodniej połowie kraju, szczególnie intensywny w województwach świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Na termometrach do 20 stopni w Katowicach, do 21 w Warszawie i Trójmieście, 22 w Krakowie i Poznaniu, 23 we Wrocławiu, 24 w Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, w studiu dr Ewa Czaczkowska, publicystka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jarosław Bugała, Polsat, Łukasz Lipiński, Polityka Insight. Mówiliśmy o słowach papieża, także dotyczących uchodźców i o tym, by dzielić wielokulturowość, nie traktować jej jako zagrożenia, lecz jako szansę. Tutaj Kościół rzeczywiście zdecydowanie ma inne stanowisko niż Prawo i Sprawiedliwość, które stara się prezentować jako partia identyfikująca się z nauką czy postawą kościelną, ale w tej sprawie widać duży rozdźwięk i polski Kościół zdecydowanie mówi językiem Franciszka i politycy PiS-u starali się to przedstawiać w ten sposób, cały czas tłumacząc się niejako, że no oni chcą uchodźcom pomagać, ale niekoniecznie ich wpuszczać do Polski. Tutaj usiłowali dokonać takiej dość moim zdaniem karkołomnej operacji. Chyba nieudanej, ale niektórzy prawicowi publicyści znaczy wprost krytykują Franciszka za tę postawę. No to prawda. Znaczy rzeczywiście w wielu punktach widać, że jakby nauka Franciszka jest otwarcie chyba najsilniej krytykowana ze wszystkich papieży, których w każdym razie ja pamiętam w Polsce. Natomiast wróciłbym do tych słów, bo słów, które padły przed przerwą, to znaczy, że słowa papieża można w różny sposób interpretować. Mnie czasem takie Ewa, takie mówiłam o rozumnym zarządzaniu. Dobrze, ale ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że pewnych rzeczy nie da się różnie interpretować. Jeżeli papież mówi uchodźców przyjąć, to znaczy uchodźców przyjąć. To nie znaczy, że wszystkich przyjąć i zawsze przyjmować, ale polityka nie wpuszczania żadnych uchodźców jest w oczywisty sposób sprzeczna z tymi słowami. I tylko tyle chciałem powiedzieć. To znaczy, nie uważam, że papież udzielał szczegółowych tutaj wskazówek dotyczących polityki migracyjnej, bo to nie jest jego rola, ale to, że osoby potrzebujące należy wpuścić do kraju i to, że nie wpuszczanie ich w ogóle jest z tym zupełnie sprzeczne, wydaje mi się, nie podlega żadnej interpretacji. Ewa? Jeśli można, ja nie mówiłam o polityce i ja nie chcę się odnosić absolutnie do polityki i polityków. Ja mówiłam o słowach papieża i tak jak powiedziałaś, polski Kościół w wydanych oświadczeniach, polski episkopat w wydanych oświadczeniach absolutnie mówi o tym, że należy przyjąć, apeluje o tym i tak dalej. Więc ja nie mówiłam o polityce, nie chcę się do tego w ogóle odnosić. Ja mówię o tym, co powiedział papież Franciszek, mówię o tym, co kilka miesięcy temu była wypowiedź dla La Croix w sposób podobny mówiąca i to wszystko. Poza tym oczywiście całe przesłanie papieża, które płynęło z tej Światowych Dni Młodzieży, to było właśnie otwarcie i gościnność. Powiedziałabym gościnność wobec wszystkich ludzi potrzebujących i uchodźców i wszystkich innych, cierpiących, potrzebujących. I ludzie, którzy rzeczywiście są przejęci Ewangelią i tym nakazem ewangelicznym, bo człowiek, który doświadcza Bożego miłosierdzia sam w swoim życiu, również to miłosierdzie w różny sposób będzie świadczył w swoim małym środowisku, większym środowisku innym ludziom. To jest Ewangelia. I kto rzeczywiście chce Ewangelię, żyć Ewangelią, on nią żyje i stara się tak w różny sposób świadczyć. Poza tym zauważmy jeszcze jedną rzecz. Była piękne takie świadectwo tej dziewczyny z Syrii w czasie czuwania w sobotę, która mówiła właśnie o tym życiu w Aleppo, konkretnie z Aleppo ona była.
I jedni chcą, rzeczywiście uciekają, a inni chcą tam pomocy otrzymywać. To też nie możemy mówić, że, prawda, ona mówiła, módlcie się. Były dwie wystąpienia dwóch dziewczyn, jeszcze takiej spotkanej na ulicy, widziałam w przekazach medialnych z nią rozmowę. Oni prosili o modlitwę, więc w różny sposób, oczywiście trzeba się otwierać i trzeba przyjmować uchodźców. Ja jestem absolutnie za, tylko mi chodzi o to, żeby w całości patrzeć na słowa papieża i również mówić o prześladowanych z powodu wiary chrześcijan, czy w ogóle ludzi na świecie. I jasne, że ci ludzie, którzy zebrali się tam młodzi, to byli przykładem pięknej multikulturowości, pięknej z miłości, a nie w nienawiści. Też trzeba brać to pod uwagę. Ja wiem, tylko ponieważ wiem, że uciekasz od polityki, Ewa, ale tutaj jest wyraźny rozdźwięk między tym taką opowieścią, którą serwuje Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy wielokulturowość jako zagrożenie. No to jest ewidentne w wypowiedziach polityków. Nie przeczę. Że to jest zagrożenie, że to jest zło, że naród, prawda, jest wartością taką, która jakby wyklucza możliwość przyjmowania tej opcji wielokulturowej, która niejako zagraża naszej kulturze czy tradycji. I ja to tak odczytuję, no to dość trywialne te wypowiedzi ministra Błaszczaka o multikulti i kolorowych kwiatkach, które są jakimś źródłem zła wszelkiego, że no to jednak absolutnie pozostaje w sprzeczności z tym, co mówił Franciszek, i niezależnie od wszystkiego, jak traktujemy kwestię uchodźców, no to jednak no, Franciszek ma zupełnie inne podejście do tych spraw. Jarek. Dziewczyna zaledwo powiedziała, zapytana, czy ona chce wrócić do Syrii, powiedziała, że chce. Dopytywano ją, no ale przecież tam jest wojna, tam prawie 300 tysięcy ludzi zginęło już, jest wszystko w ruinach i mordują się nawzajem ciągle. Ona powiedziała, ale ja muszę tam wrócić, dlatego że nie zostawia się chorej matki. I to jest argument, który... Ona chce tam wrócić, tylko być może nie może, być może na ten czas, kiedy nie będzie mogła, trzeba jej pomóc. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, ten właśnie to był przykład pięknego multikulti. 187 pięknego, krajów. Tak. 1,5 miliona ludzi ze 187 krajów. Wszyscy się razem bawią, wszyscy się kochają. Wszyscy no się tak, poznają. Ale PiS mówi coś innego. Oczywiście możemy ich przyjąć na zasadzie gości, ale nie tak, by tworzyli getta kulturowe w kraju. Pozwól mi dokończyć. Polacy przyjmowali tych ludzi tutaj z różnych krajów. W Warszawie rozmawiałem tutaj z księdzem, z proboszczem katedry Jana Chrzciciela. Miałem z nim wywiad. Powiedział mi, że miał taką oto sytuację, że ludzie się na niego poobrażali, bo nie starczyło dla nich gości. Strasznie chcieli kogoś przyjąć, a już nie było. A oni tak liczyli bardzo, że ktoś przyjedzie z jakiegoś dalekiego kraju, więc jakby to społeczeństwo nasze jest w tych sprawach też bardzo otwarte i bardzo gościnne. I ostatnia rzecz, którą chcę dodać, już zupełnie z innej strony. Nie ma w świecie przykładu sukcesu społeczeństwa, które byłoby czysto homogeniczne. Tylko ci, którzy się otwierają na innych i umieją ich absorbować i umieją się uczyć od mniejszości, od uchodźców, tylko ci osiągają sukces. Stany Zjednoczone od wielu lat co roku przyjmują 2 miliony uchodźców czy imigrantów z całego świata. Niemcy są kolejnym takim przykładem. Jest w Niemczech w tej chwili co czwarty człowiek jest pochodzi z jakiegoś innego kraju, nie jest takim tak zwanym czystym Niemcem. Rdzennym. A tu nic nie ma, kultura pojechała do Wrocławia. Osiągnęły Wrocław, europejską stolicę kultury. Do Wrocławia inne rzeczy też na tej różnorodności, bo tam się osiedlają. Hiszpanie mieli tyle samo ludzi, co my jeszcze w latach 90., około 40 milionów. Od nas wyjechało 2 miliony, a do Hiszpanii przyjechało 8. To wszystko stanowi o tym, jak ten kraj się będzie rozwijał, jaki on ma rynek i jakie są jego szanse. Abstrahuję od sytuacji polskiej, która nie chce przyjąć żadnych uchodźców i właściwie nie ma takiego problemu, jak mają kraje zachodnie, ale można powiedzieć tak, jeżeli ktoś lekceważy te lęki związane z uchodźcami, to kończy się Brexitem. Ja myślę, że tu są dwie
dwie różne kwestie i wydaje mi się, że Światowe Dni Młodzieży je unaoczniły. Ja się zgadzam z tym, że Polacy są gościnni, tolerancyjni i generalnie jak się stykają z ludźmi, którzy są inni, to nigdy nie ma problemu, tak? Problem jest o charakterze rzeczywiście nakręconej histerii, o charakterze politycznym, tak? Nie, że to nie chodzi bezpośrednio... Nie, przyjmowanie gości, bezpośrednio, a czym innym jest, nie, jeżeli nie, ale masz czekaj, swego rodzaju getta dokończyć. Kulturowe tak? W kraju. To no są tak, dwie różne sytuacje. Ale my jesteśmy eony, znaczy miliardy kilometrów od tworzenia gett. My teraz oczywiście, rozmawiamy o przyjęciu 7 tysięcy ludzi. Znaczy Polska przyjęła 93 tysiące Czeczenów w latach 90. czy pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. i jakoś niespecjalnie żeśmy w ogóle to zauważyli. Ale argument jest taki, że to jest jakby początek. Natomiast... No dobrze, brakuje ludzi do pracy. Mamy kryzys demograficzny. Jeżeli nie przyjmiemy w ciągu najbliższych lat 8 milionów ludzi do pracy, to po prostu będziemy krajem staruszków, którzy nie będą w stanie się sami oporządzić. No, to jest taka jest prawda. Ja tylko dokończę tą myśl, że wydaje mi się, że w Polsce bardzo często jest tak, że jeżeli rozmawiamy o jakiejś idei, tak? Jeżeli rozmawiamy o jakichś emocjach społecznych i o społecznych strachach, to wtedy to się potęguje do kwadratu i mamy do czynienia z taką atmosferą narastającej niechęci czy strachu. A zupełnie jest inaczej, jeżeli Polacy bezpośrednio się stykają z innymi osobami. Tu wielokrotnie mieliśmy przykłady, że ludzie zachowywali się w sposób otwarty, tolerancyjny i gościnny. Powiedziałaś, że się zaczęłaś mówić o tych gettach, o Persisie i tak dalej. I właśnie wracamy znowu do tego punktu wyjścia, czyli mądre zarządzanie, tak, procesy migracji. Co zrobi, żeby chcieli Polacy wrócić do Polski, ci, którzy wyjechali, tak, z przymusu? Nie chcą, bo to nie jest w stanie tyle zarobić. No właśnie wiadomo dlaczego, więc co zrobić, żeby nikt nie chce do Polski przyjeżdżać? Tutaj nikt nie chce mieszkać, od czego zacznijmy? I mówimy też o tym, że... I to nie jest tylko kwestia klimatu, że pada i że zimno. Tak. A druga sprawa to jest też, mówmy o tym, że już nie pamiętam dokładnie liczby, ale ilu tych uchodźców przyjechało tam, 300 czy ileś, i większość z nich wyjechała, bo woli jechać na zachód. Wiadomo z jakich względów, czyli z jakich względów. No chyba socjalnych, tak? No bo no, nie z braku gościnności. Po pierwsze socjalnych, po drugie również z braku gościnności. Tak? No, czy nie jest. Łatwiej się żyje w kraju, który jest bardziej tolerancyjny. A skoro Ukraińcy jakoś nie narzekają na gościnność. Ukraińcy są podobni bardzo do nas, a poza tym Ukraińcy nie są uchodźcami. Sami, no nie tylko są gesterarbeiterami. Część może ze wschodniej Ukrainy też może być jako uchodźcy. Przecież tam też się toczy konflikt zbrojny, nie? Problem prawicowych publicystów z papieżem nie ogranicza się tylko do kwestii uchodźców, czy rozdźwięków w tej sprawie, ale czytam także taki tekst Katarzyny Wiśniewskiej w Świątecznej Gazecie, która podsumowuje rozmaite problemy prawicowych publicystów. Na przykład Łukasz Warzecha w portalu W Polityce tłumaczy, że nieomylne nauczanie papieża dotyczy tylko wiary, a od reszty wara. Warzecha pozwala sobie więc na uwagę, że południowoamerykański papież bywa jakby lekko oderwany od rzeczywistości, a swoimi ekologicznymi apelami wspiera po prostu interesy określonej grupy biznesowej. Też masz takie wrażenie, Ewa? To znaczy, powiem tak, że tak jak był Jan Paweł II, krytykowany też przez część środowisk, również w Polsce, tak samo dotyczy krytyka z innych pewnie powodów papieża Franciszka. Papież Franciszek bez wątpienia jest osobowością, ale nie tylko osobowością różną. Na inne sprawy w nauczaniu społecznym Kościoła kładzie akcenty, bez wątpienia. I jest też w tym swoim nauczaniu dotyczącym stricte spraw takich dotyczących wiary katolickiej, też kładzie na inne sprawy akcenty. I z tego powodu rzeczywiście są bardzo różne opinie. Zdarzają się, tak? No, ale to o teologii nie mówił w Polsce. Ja generalnie chcę powiedzieć, że mając do wyboru nauczanie papieża Franciszka i rektora Łukasza Warzechy, wybieram Franciszka. Dobrze, to tym akcentem zakończmy tę część dyskusji. Poranek Radia Tok FM. W czasie wojny ginie więcej cywilów niż żołnierzy. Dlatego najbezpieczniejszym miejscem podczas wojny jest armia. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Doktor Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego preparatu magnezowego. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Suplement diety Neomag Cardio. Tak.
Taki powinien być magnes. Planujesz wydatki? Zrób to prosto. Z Eurobankiem. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje, i weź wypożyczkę w Eurobanku. Krok drugi. W razie dodatkowych wydatków, na przykład szkolnej wyprawki, weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty i nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Że maszyna zboczyła z ustalonego kursu. Że świadomi do oceanu. Cała wschodnia połowa Polski, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Tam dziś będzie mocno padać, szczególnie intensywnie w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Ale pochmur to będzie wszędzie, przelotne deszcze również na zachodzie. Na termometrach w większej części kraju od 21 do 25 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. To jest trzecia część dyskusji publicystów. Dominika Wielowiejska. Witam Państwa panowie. Ja w studiu dr Ewa Czaczkowska, Jarosław Gugała i Łukasz Lipiński. Rozmawialiśmy o papieżu i tylko w gwoli usprawiedliwienia motania papieża w politykę powiem tyle, że tak to jest, a szczególnie w Polsce, w szczególności, że prawica często się do tego, co papież mówi, dystansuje, a lewica jest nim zachwycona i tak to jest. A przy Janie Pawle II to tam było odwrotnie. Lewica krytykowała szczególnie nauczanie moralne papieża Jana Pawła II, a prawica była tym zachwycona. Nastąpiła zmiana. Ja tylko na temat swojego konika dosłownie dwa zdania. Ja jestem, walczę o rehabilitację słowa polityka. Polityka jest to mądre zajmowanie się sprawami publicznymi i w tym sensie papież jest jak najbardziej i najbardziej polityczny. Polityka to nie są same gierki, tak, rację, gierki polityczne. Się. Polityka to nie są panowie w studiu, którzy okładają się różnymi przymiotnikami. Polityka to jest zarządzanie sprawami publicznymi na skalę globalną czy krajową i do tego papież jak najbardziej się odnosi. Zgadzam się, że to, tak jak pan powiedział, czym jest polityka, dodam tylko jedno. Dla mnie Jan Paweł II był jeszcze bardziej polityczny, i powiem szczerze, że papież Franciszek jest dla mnie za mało polityczny. Czyli dlatego, że rozumiemy kwestie polityczne od angażowania się hierarchów w sprawy stricte partyjne, to znaczy popieranie konkretnych partii politycznych, co już jest przekroczeniem pewnej granicy. Czym innym jest metapolityka, a czym innym jest wskazywanie konkretne na jakie partie. W dzisiejszej sytuacji świata uważam, że nawet papież Franciszek powinien być bardziej polityczny, bo gdyby nie był taki Jan Paweł II, nie wiem jakby się zakończyła walka z komunizmem na przykład. Był i bardzo jakby polityczny. Był z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Tak, zgadza się. Ale ja chciałam porozmawiać o polityce, a precyzyjnie rzecz ujmując o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Mamy kolejne podejście do tego tematu i właściwie można odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że usiłuje coś robić, ale właściwie no, cały czas chyba trwa w swoim postanowieniu, żeby Trybunał sparaliżować. Jarek Gugała. No, zresztą dobry moment, bo Światowe Dni Młodzieży, tyle się dzieje, to no mało tak, kto tak, może tak, się pochyla nad problemem Trybunału Konstytucyjnego. No, z tego, co mówi opozycja, to ta nowa ustawa jest nie do przyjęcia i zawiera wszystkie te złe rzeczy. To samo mówi Komisja Wenecka i Komisja Europejska. No, a to zostało przyjęte, no i świat będzie musiał to przyjąć do wiadomości. No, a potem być może Polska będzie musiała przyjąć do wiadomości to, co świat z tym zrobi, no i tyle. A co świat z tym zrobi? Nic nie zrobi, bo PiS uważa, że teraz świat jest zajęty zupełnie innymi problemami. Wiesz co, no, potem się może okazać, że w jakimś ważnym momencie świat nie zrobi tego, na co my będziemy czekali. No, nie wiem. Nie chcę tego przewidywać. Nie podoba mi się ta sprawa, nie widzę w tym dobrej woli. Uważam, że to jest sprawa jest bardzo prosta i że można by było nie stawiać tutaj na swoim. No ale taki mamy zwyczaj, że w Polsce, że i to nie dotyczy tylko PiS-u, to dotyczy również innych partii, które wcześniej rządziły, że jak mamy większość, to się z nikim nie liczymy. Właśnie nie słuchamy Franciszka, tylko po prostu robimy swoje i stawiamy na swoim i już nie wiem. No i tak to jest. No i dlatego żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy i dlatego jesteśmy tak
tu gdzie jesteśmy, no, między innymi. Ewa, która jest z nami, odżegnuje się od tematów politycznych, ale wiesz co, Ewa, przepraszam cię, ale zadam ci jednak jedno pytanie, najwyżej się uchylisz. Tak. Czy w twoim odczuciu kwestia Trybunału Konstytucyjnego, czy tego dylematu dla jednych jednak łamania konstytucji, co w moim odczuciu na przykład wykracza, mówiliśmy o polityce jako nie grze partyjnej, tylko polityce jako kreowaniu rzeczywistości. Dla mnie sprawa Trybunału wykracza poza zwykły spór partyjny, to znaczy spór, czy mamy wydłużać wiek emerytalny, czy nie, czy mamy dawać zasiłki, czy nie, że to nie jest... Wiek emerytalny to nie jest spór partyjny, to jest spór już czysto ekonomiczny. Tak, czy ale sądzi jest o spór... tym, czy będziemy biednymi staruszkami, ale czy jest to będziemy spór, jakieś szanse. W którym można wypracowywać jakieś stanowisko i w którym każda partia prezentuje swoje argumenty, a ten spór moim zdaniem o Trybunał jakby wykracza poza zwykłe rozstrzyganie problemów związanych z interesami tej czy innej strony, prawda? Czy interesami ekonomicznymi. I zastanawiam się nad tym, czy w tej sprawie twoim zdaniem Kościół jednak nie powinien się wypowiadać? Hierarchowie nie powinni się wypowiadać? To jest dobre pytanie. Być może tak, powinien, ale nie na poziomie bardzo wielkiego konkretu, tak? Tylko na tym poziomie metapolityki. Jak rozstrzygać tego typu spory? Ja odwołam się do Franciszka, tak? Który rzeczywiście mówił i przypominał Polakom, już na Wawelu bodajże, że wielkość naszego społeczeństwa, naszego kraju budowaliśmy tylko w zgodzie, w jedności, tak? Mówił o tym zapominaniu krzywd, o tej dobrej pamięci. Ja też tak uważam, że nie da się budować dobrej przyszłości w konflikcie nieustannym. Nie da się. Więc w tym sensie Kościół mógłby zabrać głos, tak? Nie mówić o tym, jak rozstrzygnąć ten konkretny problem, w sensie co zrobić, jakie zapisy wprowadzić, bo to nie jest rolą Kościoła. Ale mówić, jak dojść do jakiegoś porozumienia, tak? I jak budować tę jedność. Przy różnicach opinii, które będą, są i były zawsze. Ale trzeba znaleźć punkt wspólny, tak? To dobro wspólne. My zapomnieliśmy o tym, czym jest dobro wspólne, bo są różne oczywiście opinie, tutaj nasze też, prawda? Ale więc w tym sensie tak, mógłby zabrać głos i pomóc rozwiązać ten konflikt, bo jątrzenie bez wątpienia do niczego dobrego nie prowadzi. I zapominanie tych krzywd, wznoszenie się ponad te podziały, uważam absolutnie, że tak być powinno. Ja, Łukasz, ciebie chciałam z kolei zapytać o coś innego. Czy twoim zdaniem Jarosław Kaczyński zyska politycznie na tym sporze? Odstań się od tego Kaczyńskiego, kobieta. Co ty chcesz? Tego zabiegu, to znaczy, co ty chcesz od tego Kaczyńskiego? Daj mu żyć. Sparaliżowania Trybunału w dłuższej perspektywie. No właśnie, bo to kluczowe jest tutaj pytanie chyba o perspektywę czasową, znaczy jak długo mamy czekać na efekty tych decyzji. Ja uważam, że długoterminowo wszyscy na tym stracimy, Jarosław Kaczyński również. A z kilku powodów. Jeden jest taki, że mimo wszystko Trybunał Konstytucyjny i kilka instytucji to jest jedna z takich rzeczy, które nam się w tym 25-leciu udało. Także udało nam się zbudować kilka instytucji, które dobrze funkcjonowały w różnych konfiguracjach politycznych. I myślę, że zniszczenie tego, już tak obiektywnie, i to trzeba powiedzieć, zniszczenie tego odbije się niekorzystnie na przyszłości Polski, bo kiedyś przyjdą jakieś wybory kolejne, które PiS przegra, tak? Prędzej czy później. Wtedy on będzie w opozycji. Pytanie, kto będzie gwarantował jego prawa jako mniejszości, skoro Trybunał zostanie zniszczony i nie wiadomo, czy uda się odbudować. To raz. W krótkiej perspektywie Jarosław Kaczyński umocni swoją pozycję takiej osoby, która rzeczywiście jest taką osobą, która mówi stań się na scenie politycznej, tak? Czyli mówi to dobre, to jest dobre, a to złe i pokazuje, że on się przed niczym nie ugnie. Natomiast wydaje mi się, że długoterminowe reperkusje tego i na scenie polskiej, ale przede wszystkim na międzynarodowej, bo to co się, znaczy ustawa przyjęta wbrew wyraźnym rekomendacjom i Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej stawia Polskę w sytuacji europejskiego pariasa. Znaczy nikt nas nie będzie
traktował jako poważnego partnera, skoro mamy problemy z takimi podstawowymi rzeczami związanymi z demokracją i rządami prawa. I to zresztą padło przed chwilą, prędzej czy później w różnych unijnych układankach nas dotknie. To, że nikt nas nie będzie traktował jako poważnego sojusznika, i to się przełoży i na interesy gospodarcze Polski, i na nasze bezpieczeństwo. Także uważam, że przez jakiś czas Jarosław Kaczyński, będąc tutaj tym twardym, podbuduje swoją narrację polityczną takiego silnego człowieka polskiej polityki, który on decyduje, co jest prawem, a co nie, ale długoterminowo to podmyje pozycję zarówno PiS-u, jak i Polski jako kraju. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie ma w historii świata takiego przykładu, takiego kraju, który nie miałby gwaranta konstytucyjności w postaci takiej czy innej instytucji, niezależnego od władzy wykonawczej i ustawodawczej, który odniósłby sukces. Po prostu. To się przekłada na sto różnych, to można dawać wiele różnych przykładów. Na przykład, jaki duży biznesmen poważny przyjdzie zainwestować w Polsce, jeśli nie będzie miał gwarancji, że będzie sprawiedliwie osądzony w przypadku jakiegokolwiek sporu. Prawda? No i to już, tak, i to już mamy od razu pierwszy problem. Temu, co nie, mówię, ma takiego, Holandii nie ma takiego też kraju. Jest instytucja, która każdy kraj realizuje te kwestie, te badania konstytucyjności czy zgodności z ustawą zasadniczą w różny sposób. To nie musi wszędzie wyglądać dokładnie tak samo jak u nas. Natomiast to wszędzie jest. I zasadą tego jest to, że to są instytucje niezależne od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. I to jest abecadło w ogóle demokracji, nie wiem, politologii, czegokolwiek. I w momencie, kiedy to się, z tym jest jakiś problem w jakimś kraju, to jest to kraj drugiej lub trzeciej kategorii. No i niestety jest to fatalne. Zostało nam niewiele czasu, dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i związane z tym w zasadzie dość smutne spory. Jeden z nich dotyczy apelu smoleńskiego i jakiś kompromis został w tej sprawie zawarty, ale wydaje się, że jakoś kulawy, Łukasz. Problem troszeczkę polega na tym, że jesteśmy zmuszeni do wygłaszania oczywistości. Trochę mnie to męczy, ale owszem, te oczywistości trzeba wygłaszać. Dla ciebie to są oczywistości, ale dla ministra Macierewicza to nie są oczywistości. No, i stąd jest to poczucie takiej trochę bezradności. Znaczy, ja powtórzę jeszcze raz, osoby, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, powinny być upamiętnione, natomiast rocznica Powstania Warszawskiego nie jest tym momentem, w którym należy je upamiętniać, bo w rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętniamy powstańców, którzy zginęli i walczyli w powstaniu. Tak, polegli w powstaniu, jeśli już mówimy o tych słowach. Koniec, kropka. I szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co Antoni Macierewicz chciał tym sporem osiągnąć, bo patrząc na to stricte racjonalnie, moim zdaniem on skompromitował ten pomysł czczenia osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej przy każdej możliwej okazji. Wydaje mi się, że wiele osób także po stronie prawicy uważa ten pomysł za zupełnie absurdalny. Paweł Zalewski zauważył, że to się nie działoby bez przyzwolenia Jarosława Kaczyńskiego. Jak patrzę na wypowiedzi Joanny Lichockiej, która publicystów prawicowych krytykujących ten fakt, że apel smoleński musi być wszędzie i zawsze, niezależnie od okoliczności, nazwała tych publicystów krytycznych wobec tego, co robi Macierewicz, durniami, że zastanawiam się nad logiką tego, co robi Macierewicz. To są dwie rzeczy, znaczy jedna to jest sprawa strategii, druga to jest nie logiką, tylko logiką. Strategia jest taka, że zadaniem tego rodzaju polityki jest jakby wniesienie katastrofy smoleńskiej na najwyższy diapazon polskiej historii, tak? Uczynienie w pamięci Polaków z tego jednego z najważniejszych wydarzeń w historii. Antoni Macierewicz uznał, że to będzie dobra metoda. Skoro mamy z tego zrobić jedno z najważniejszych wydarzeń, to powtarzajmy o nim przy każdej możliwej okazji. I to moim zdaniem błąd, taktyczny błąd. Pytam, czy to będzie dobra metoda? Czy to... Ja uważam, że spowoduje odrzucenie, czy zakorzenienie tego w świadomości Polaków? Jarek? I tak, i nie. To zależy od człowieka. No. Różnie te ludzie będą przyjmowali.
Nie można się doczepiać do cudzych sukcesów, do cudzego bohaterstwa. No po prostu, no. No i tyle. No to jest strasznie proste. No, to było powstanie. Ludzie oddawali ich życie, ryzykowali. Nie możemy dzisiaj po prostu doczepiać innych ludzi do tego. Niech każdy ma swoje bohaterstwo i swoje zasługi, za które będziemy go szanować. Musimy już kończyć. Dziękuję wam bardzo za dyskusję. W studiu byli dr Ewa Czaczkowska, Jarosław Głukała i Łukasz Lipiński. Ja z państwem też się żegnam. Za chwilę informacje do mrówki leniwce. Magazyn EKG, na który zaprosiła Anna Solska. Nasz program do grubych bab. A realizował Adam Do Cielski. Starych ludzi idź, a dowiedz się czegoś mądrego choć raz. Poranek Radia Tok FM. Tok FM Conchita. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Conchita.